Dzień dobry kochani, witam was na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy nowy dzień, nową energię. Zapominamy o tamtych wydarzeniach, o oponie, zapominamy o dronie. Już tego nie ma i zaczynamy nowy dzień i nową przygodę. Mam nadzieję, że nie aż taką wielką przygodę, ale mam nadzieję, że też będzie fajnie. Dzisiaj jedziemy w okolice rodziny, z której więcej się wywodzi i zobaczymy, co tam ciekawego możemy zobaczyć. Są tu tereny górzyste, więc z centra się gaważy. Zmienimy sobie troszkę perspektywę z nadmorskich klimatów w klimaty oczywiście górskie. Podobno jest tam zimno, więc mieliśmy zabrać oczywiście bluzy. Zabrałam bluzy dla siebie, dla nas wszystkich, dla dziecka, dla nas. I zobaczymy, czy rzeczywiście będzie aż tak zimno, czy oni tylko po prostu przesadzają oczywiście, bo troszeczkę mają inne poczucie temperatury niż ja na przykład. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jestem z Polski, czy z czego to wynika, ale taka jest jednak prawda. Także bez zbędnego gadania, moi drodzy, przypominam ostatni raz o subskrypcji kanału w tym momencie i zaczynamy ten dzień, także zapraszam was na vloga z nami. Ale oczywiście, moi drodzy, nie możemy zacząć żadnego dnia i żadnej przygody, żadnej wycieczki bez oczywiście kawy. Dzisiaj już stanęli po taką szybką kawę, jest tu mnóstwo cukru, wiem, to jest doskonale trudno. Jesteśmy się już wypakowywać z samochodu, wszyscy jesteśmy dwie rodziny, dwoma samochodami, dzieci, wychodzić z samochodu, iść na kawę, siadać, po prostu coś na cukru, żeśmy po prostu wzięli taką kawę. Czytam skład tej kawy, to powiem wam, że jest zadziwiająco okropny. Bo najpierw, no oczywiście, woda, cukier i 1% kawy. Na taki napój macie tylko 1% kawy. To jest po prostu śmiech na sali, nie? Także nie wnikam w to, wypiję to, trudno. Może do jakiegoś kopa, może nie. To się przekonamy. No i oczywiście, jak dojedziemy do fajnych, górzystych terenów, pokażę wam fajne widoki oczywiście, jakie mam po drodze. Tutaj wybudowali fajną, nową autostradę przez bardzo piękny teren, także na pewno wam się to wszystko podoba. Mam przynajmniej taką nadzieję. I moi drodzy, wreszcie przyszedł czas na wyczekiwany postój na kawę, wreszcie normalną kawę, ale kawa kawą, zobaczcie w jakich okolicznościach ją będziemy pić, jest po prostu przepięknie. Dotarliśmy już do miejsca, do którego mieliśmy dotrzeć początkowo, czyli w tym momencie w Cooks, to jest północ kraju, także zabieram was razem z nami, chodźcie moi drodzy, idziemy na kawę, mam nadzieję, że będzie dobra, bo to, co żeśmy pili wcześniej, to nawet kawą tego nazwać nie można. To są po prostu jakieś, to by po prostu było mleko z cukrem, no i tyle w tym temacie, także lecimy na kawkę. Tutaj za moimi plecami jest słynne jezioro, które się nasłuchałam tyle historii. Jak ja tu nie pływałem, jak ja tu nie skakałem, ile tu nie przypłynąłem, także oczywiście do tego takie gadania, bo teraz tego nawet się nie zweryfikuje, no bo wiadomo, czas popłynął, już nie jest się nastolatkiem, moim dzieckiem, tylko się już jest troszeczkę starszym i już nie ma takiej pary, nie, żeby skakiwać i pływać nie wiadomo ile. Ale co ja się nasłuchałam przez wszystkie lata o tym jeziorze, jak tu przygód nie było, co nie miara, to tylko ja się wiem. Tutaj jest taka fajna góra, bo szkoda, że ona dzisiaj jest troszeczkę za mgłą. Mieliśmy tutaj kiedyś zimą, to były bardzo piękne widoki. Ona była taka troszeczkę ośnieżona i mega fajnie dawała taki refleks na to jezioro. To dzisiaj jest ono w pełni oczywiście oświetlone, także to nie ma takiego dużego refleksu, ale też wygląda niesamowicie pięknie. Także idziemy pić kawę. I tutaj nad jeziorem jest, jak widzicie, taki fajny widok na tą restaurację. Ale i mają tam tak u góry jeszcze teraz widokowe, ale żeby tutaj zejść, to trzeba chyba zejść z 7 pięter w dół po schodach, nie ma żadnej windy. Także zjedźcie sobie obiad, tutaj jest restauracja, kawiarnia, możecie sobie zejść obiad, a potem spalić tam wszystko po tych schodach, zasuwać. Ale jest i tak warto, bo widoki są naprawdę niesamowite, bardzo mi się to wszystko podoba. Tak jak zresztą zawsze, no, jak mówiłam wcześniej, kawałek trawy, kawałek drzewa i ja jestem już zadowolona, także lecimy na górę z powrotem.
Patrzcie, moi drodzy, jakie widoki, po prostu aż się musieliśmy po drodze zatrzymać, bo aż szkoda by było to minąć. Na pewno kamera tego nie odda w 2% nawet, tak jak tu jest pięknie, ale postaram się, że tak powiem, wam już pokazać tej drogi, bo naprawdę widoki są zachwycające. Tak jak szkoda tylko, że nie mam drona, żeby fajne ujęcia zrobić, ale nic nie szkodzi, nic straconego. Życie jeszcze długie przed nami, może tu jeszcze kiedyś przyjedziemy i jeszcze uda się jakieś fajne zrobić rzeczy, także nic straconego, zawsze trzeba patrzeć na pozytywną stronę medalu. No i co? Czyż nie jest pięknie? Zaczął nam się odcinek specjalny, koniec asfaltu, jedziemy teraz po absolutnych bezdrożach, ostatnie metry tej drogi, także pokażę wam teraz kilka ujęć, jak to wygląda, ale powiem wam tylko taką jedną rzecz, że to nie jest jeszcze tak wcale najgorzej, bo jak żeśmy jechali do Sarandy, to tam żeśmy mieli prawdziwą przygodę, jechaliśmy praktycznie po skałach, tutaj jeszcze jakimś żwirem rzucili, także jest całkiem przyjemnie i nawet się ok, jedzie, mimo tego, że strasznie się boję, ponieważ mam straszny lęk wysokości, ale mam nadzieję, że jakoś to wytrzymam do samego końca, jeżeli na tamtej drodze to wytrzymałam, to na tej też to wytrzymam, bo tu jest po prostu pikuś. Takie scenery to jeszcze zębów po prostu nie miałam. I moi drodzy, witam was w drugim dniu tego vloga, kontynuuję go przez 2 dni. Jesteśmy tutaj na tej wsi właśnie, tutaj widzicie moją ulę. I dzisiaj na śniadanie jedliśmy właśnie miód z tego mula. Z tego, nie wiem jak to się mówi, od tych pszczół. Także bardzo zupełnie inny jest i zupełnie inna jest różnica w smaku. I pokażę wam, tutaj mają drzewa, mają tutaj winogron, mają tutaj jabłka, gruszki i pomidory, także prawda jest taka, wiecie, prawdziwa wieś, której po prostu oni sami produkują sobie tutaj żywność i to jest fajne też tutaj przyjechać do takiego miejsca, trochę się też zresetować i odpocząć, także moi drodzy, lecimy z tym drugim dniem. A tutaj mamy naturalne, ekologiczne jabłuszka i powiem wam, ich smak jest zupełnie, no wiadomo, no nie ma co się dziwić, no ale zupełnie po prostu niesamowite. Mam tylko, że te widoki tam o, z tyłu, co widać, nie wiem czy widać te góry, czy nie widać te góry, ale po prostu są niesamowite. Tam jeszcze jak się trochę wyżej wejdzie, jak się tam troszeczkę wyżej wejdzie, o tam pod tą bramę. O, da się wejść. Chodźcie, wejdziemy kawałek i pokażę wam tylko. No ten po prostu niesamowity widok. Naprawdę, bo aż jest zapierające. Wiadomo, to, jak jechaliśmy po drodze, też były oczywiście różne fajne góry. I też super to wygląda. Także tak jak mówię, mam tutaj drzewa z orzechami włoskimi. Zapomniałam się nazywania, bo po prostu ja orzechów włoskich nie za bardzo lubię. To nie jest po prostu mój klimat. Także tutaj sobie jedziemy jeszcze kawałek pod górkę. I pokażę wam ten piękny widok, który się rozpościera nad tym domem. Tam jeszcze można byłoby wyżej wejść, na samą górę. Tam. Czekaj, o! Ale chyba nie mam dzisiaj na to pary, także tutaj też jest fajny widok, patrzcie. Tam jeszcze w dolinie, za tymi, tam w dolinie tych gór, płynie piękna rzeka. Jak żeśmy tutaj jechali, to uchwyciłam kawałek tej rzeki. Po prostu kolor jej jest aż niesamowity, niewiarygodny, że taki kolor może występować w naturze. Teraz sobie wyobraźcie, siedzicie tutaj, kawusia z rana i macie taki widok. No po prostu, czy mogłoby być lepiej? Oczywiście ja jestem osobą, która też kocha morze. Ja też bym taką oczywiście kawę mogła sobie pić w moim domu, na plaży, siedzieć sobie, otwieram okno piękne.
Takie, wiecie, całe drzwi przeszklone, otwieram to sobie, ten taras, siedzę z kawusią, no takie właśnie marzenia trzeba mieć i trzeba tego, no, żeby je po prostu realizować, także, no, jednak kontakt z naturą jest ważny i ja to właśnie stawiam. Fajnie jest oczywiście pojechać do takich fajnych miast, bo, czy to miasto, tamto miasto, ale cisza, słyszycie to? Cisza, spokój i tylko słuchać owady. Niektórzy płacą grube pieniądze, żeby jeździć na takie wyjazdy typowo terenówkami po ciężkich terenach. A tutaj wystarczy przyjechać do Albanii, przyjechać z jednej wsi do drugiej, macie za darmo, można by powiedzieć, taką właśnie przejażdżkę off-roadami. Powiem wam, że tutaj tereny tak są, jak mówiłam wcześniej, nawet całkiem spoko, bo droga jest nawet całkiem wyrównana, ale tak trzeba jak, no, po prostu żołądek mamy tutaj cały czas, tak jak mówiłam wczoraj, że to jest odcinek specjalny, a zapomniałam wam tylko o tym właśnie powiedzieć, że ludzie za to płacą, a tutaj wystarczy przyjechać. To jest normalna droga, ze wsi do wsi, po prostu zobaczcie, jak się trzęsie kamera, aż nie mogę normalnie jej utrzymać. Także, moi drodzy, na dzisiaj kończę tego vloga. Dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście standardowo, jeżeli wam się podobało, postawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, napiszcie, czemu się wam nie podobało. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.